Dzień dobry, czy raczej dobry wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie. Z tej strony mówi Olaf. Słuchajcie, jestem świeżo po rozmowie z przyjacielem i za chwilkę puszczę Wam audycję, którą nagrałem Wam w ciągu dnia. Zaraz do niej przejdziemy, tylko chciałem Wam powiedzieć dwie rzeczy. Jedną z nich to jest właśnie to, chciałem tu przypomnieć, jak rozmawiałem z przyjacielem i tłumaczyłem mu właśnie, jak 2-3 dni temu właśnie zmówiłem sobie cały różaniec. I jakoś mocno uderzyło mnie, tak poczułem bardzo mocno właśnie, jaki jest sens w zmawianiu modlitwy Zdrowaś Mario. Może prześledźmy to. Jak mówimy Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. I na słowa módl się za nami grzesznymi poczułem ogromną moc, jakby naprawdę, jakby się poruszyło całe piekło, jakby to była ta rzecz, ta kwintesencja, która już na maksa złości demony po prostu, bo to jest ostatnia rzecz, którą demony chciałyby uznać, jak też i wielu ludzi, żeby uznać się za grzesznych właśnie. To jest to, co demony nie chcą, czyli módl się za nami grzesznymi. Po pierwsze, demony w ogóle nie chcą, żeby się za nich modlić, a po drugie, już na pewno, żeby uznać się grzesznymi. I dlatego, że demony, że siły ciemności nie chcą uznać się za grzesznych i nie chcą jakby, żeby się za nich modlić, to też nie chcą uginać karku. I rozmawiałem z przyjacielem, właśnie mówiłem mu, że w trakcie mszy, w pierwszej części mszy jest taka modlitwa, ona się nazywa hymn chwała na wysokości Bogu i ona właśnie jest taką modlitwą, podczas której ona czasem jest śpiewana, czasem jest mówiona, ale podczas której właśnie ugina się kark, jakby ugina się go tak, chcę wierzyć w to, że ugina się go dlatego właśnie, że jasne jest to, że jeżeli jakiekolwiek siły ciemności wnikają do kościoła, to wtedy są zmuszone właśnie albo do uległości, albo do odejścia, bo w tym momencie, jeżeli człowiek jest wierny Panu Bogu, to on zgina swój kark, wykonuje pokłon, skłon, kłania się Panu Jezusowi, po prostu fizycznie bierze głowę na dół i oddaje pokłon. Tak, komuś większemu, tak? A demony mają to do siebie, że nie chcą uznać kogoś większego, nie chcą uznać Jezusa Chrystusa, mimo iż wiedzą najczęściej, kim on jest. I tak to wygląda. Uznałem, słuchajcie, że jak czasem wam mówię o tej tak zwanej technice zadawania sobie pytania przez sen, właśnie, czyli że idziemy spać i pytamy się, przynajmniej ja tak czasem robię, i pytam się na przykład, Panie Boże, co przekazać ludziom, tak? I na przykład kiedyś mi się śnił taki sen właśnie, że ważne było, to była chyba bariera krew-mózg, tak? Taki sen przyszedł i tam padło takie zdanie, bariera krew-mózg. To czasem właśnie idąc spać zadaję sobie to pytanie i tak pomyślałem, że skoro pokazuję wam takie coś, to tym bardziej jestem zobowiązany właśnie odczytać chociaż właśnie hymn Chwała na wysokości Bogu. I polecam wam, że jeżeli mielibyście modlić się wieczorem i zadawać sobie pytanie przed snem, właśnie o takiej treści, Panie Boże, pomóż mi na przykład, wskaż mi drogę, gdzie na przykład jakoś dorać, które studia wybrać, tak, albo jakieś tam inne decyzje, czy jakiekolwiek pytania przed snem, to myślę, że dobrze by było właśnie ten hymn Chwała na wysokości Bogu sobie przeczytać, odmówić, wyśpiewać, czy po prostu pomodlić się słowami tego hymnu, by właśnie w trakcie wypowiadania słów Jezu Chryste właśnie wykonać pokłon, skłonić się i żeby to po prostu jakby było tak samo jak w Zdrowaś Mario. Módl się za nami grzesznymi. To są takie mocne akcenty, które naprawdę są nie w smak siłom ciemności i demonom, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą. I tyle. Tak to wygląda.
I stwierdziłem, że my tak sobie tutaj na tym kanale rozmawiamy, tak sobie dywagujemy, jakieś jasnowidzenie, takie rzeczy, ale tak naprawdę, no nie czarujmy się, przecież większość z was nie chodzi do kościoła. Ja chodzę, większość z was jest zainteresowana tymi poczuciami, takimi rzeczami. Zaraz usłyszycie dość twardą, dość mocną audycję o największym zwodzicielu w historii Polski, czyli o kim? No o kim? No wiadomo, że o szatanie, tak? Ale tenże szatan podjudza, podburza różne osoby i wpływa na różne osoby właśnie, żeby siać zamęt właśnie wśród ludu Bożego, wśród Polaków. I dzisiaj omówimy sobie jednego z Polaków właśnie, który dał się nabrać na sprytne sztuczki szatana właśnie. I tenże Polak właśnie nie chce ugiąć tego karku właśnie, tak? Ja tak interpretuję całą tą audycję właśnie, że to jest kwintesencja tego, że ta osoba nie chce ugiąć karku przed prawdą, tak? Czyli właśnie przed Jezusem Chrystusem, bo Jezus Chrystus powiedział, że On jest drogą, prawdą i życiem. I zaraz właśnie w tej audycji Wam wykażę właśnie, że ta osoba nie chce ugiąć karku przed Chrystusem, czyli przed prawdą, przed drogą, bo to jest droga, a nie zagubienie się, i przed życiem, bo przecież Bóg daje życie, a nie szatan, tak? To tym się zaraz zajmiemy, ale na sam koniec tego krótkiego wystąpienia może odczytam tylko sekundkę, wezmę łyka herbaty. Może mi zasłał gardło, przepraszam, po tych rozmowach z przyjacielem. Ja tak sobie myślałem, że ja wam przeczytam ten hymn, ale czytając ten hymn i szykując się do tego krótkiego wystąpienia, powiem wam szczerze, że zacząłem go śpiewać i go chyba wyśpiewałem z 3 albo 4 razy i stwierdziłem, że no tak, takie są czasy, że czasy smartfonów i TikToka, tak, to każdy powie sobie, to co, no bo taka jest młodzież dzisiejsza, powie sobie, tam jaki kościół, przecież jakieś śpiewy, pląsy, co to jest, jakaś siara i takie rzeczy. I tak jest, takie są czasy właśnie, że no po prostu ludzie odchodzą od kościoła, więc żeby dobrze zrozumieć dzisiejszą audycję, to nie tylko Zdrowaś Mario, ale myślę, że właśnie ja, Olaf, mimo iż nie potrafię śpiewać, to po prostu, żeby jakoś zgiąć kark właśnie, żeby zrobić taką siarę właśnie jak dla nastolatków, i zgiąć właśnie kark, czyli jakby wystawić się jakby wedle mniemania tych osób na taką śmieszność właśnie, to ja zegnę ten kark i zamiast tak prosto odczytać ten hymn, to ja postaram się go wyśpiewać, mimo iż wam mówię, że nie potrafię śpiewać, ale postaram się go wyśpiewać na tyle, ile potrafię na ten moment. I wtedy puszczę wam tą audycję. Przepraszam, muszę wypchnąć, żeby móc to zrobić. Dobrze. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Hymn, chwała na wysokości Bogu. I musicie sobie wyobrazić, że w momencie, to dwa razy pada tutaj na środku i pod koniec tej modlitwy, padają słowa Jezu Chryste i w tym momencie wierni w kościele uginają kark, wykonują pokłon, tak, uginają kark i kłaniają się, składają pokłon Bogu, pokłon Chrystusowi na te słowa. Więc wyobraźcie sobie to, albo nawet zróbcie to słuchając to, a ja będę śpiewał. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony Jezu Chryste, Panie Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, który gładzisz grzechy świata.
Przyjm błaganie nasze, który siedzisz po prawicy Ojca. Zmiłuj się nad nami, albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy Jezu Chryste. Z Duchem Świętym chwalę Boga Ojca. Amen. Wicha, kurczę, to jest świecenie, to jest wielkie świecenie, naprawdę. Przepraszam za moją reakcję, ale naprawdę nawet dość dobrze mi to wyszło. Znaczy, pewnie dla wielu powie, że tragicznie. Ja pewnie mam jakoś słabo, potrafię sam siebie ocenić, ale naprawdę. Ja to naprawdę seplenie, jąkam się i śpiewy idą mi bardzo ciężko, ale tu nawet się chyba się nie zająknąłem, nie wiem. I tak sobie pomyślałem na koniec, o, to jest dopiero świecenie, to jest dopiero wielkie świecenie. Świecenie właśnie tak, właśnie jakby to młodzież oceniła właśnie, o, co za siara, co za coś tam, tak? A co starsze pokolenie pewnie wśród wierzących powie, że okej, no po prostu zaśpiewał chwała na wysokości Bogu, to co zawsze nam słyszymy. No, ja jestem cały, jakby z jednej strony, jakby czuję tremę, a z drugiej strony przedziwne uczucie, właśnie tak, jakby wyzwolić z siebie te uczucia i pokazać, że tak naprawdę my tu się po prostu kłaniamy Panu Jezusowi, jakby tak. I żadne przepowiednie, żadne jasnowidzenia, żadne jakieś wróżki czy zębuszki, tylko po prostu tu chodzi o Pana Jezusa Chrystusa, po prostu, nie? I tyle, nie? Więc, jakby, jeżeli ktoś spyta się, no. Nie no, czy to są jakieś żarty, czy ten Olaf na poważnie, no to muszę was zmartwić, no na poważnie, na poważnie prosto, no po prostu na poważnie uwierzyłem w Pana Boga i dlatego no na poważnie nawołuję mojego drogiego bliźniego do nawrócenia się i żeby wycofał się z głoszenia nieprawdy, bo w końcu to skończy się nieuchronnym upadkiem po prostu, bo... Po prostu nieuchronnym upadkiem. Ale nic, to dowiemy się z audycji, którą puszczam wam za chwilę. Zapraszam Was, trzymajcie się z Panem Bogiem i zapraszam do słuchania audycji, którą nagrałem chyba z 8-9 godzin temu. Pozdrawiam serdecznie z Panem Bogiem. Hej! Dzień dobry, witam ponownie. Z tej strony mówi Olaf. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, bo o, tutaj jest taki symbol Pana Jezusa. A przynajmniej jakby wziąłem tą tapetę z tyłu, właśnie, żeby pamiętać, że Pan Jezus jest najważniejszy, a nie jacyś tam jasnowidze, czy wróżki, czy te wszystkie internetowe wymysły, fantazje, czy cokolwiek. Najważniejsza jest prawda Pana Jezusa Chrystusa. Już teraz to już taka audycja stricte chrześcijańska. I w duchu Pana Jezusa chciałbym przyjrzeć się właśnie osobie największego zwodziciela w historii Polski, czyli Pana Czuchowa, którego serdecznie pozdrawiam i mam nadzieję, że opamięta się i nawróci i nie będzie straszył ludzi. Tak więc przyjrzyjmy się, może tutaj spójrzmy na screeny. To jest wczorajsza audycja tego człowieka, 6-minutowa audycja. I tamten człowiek, po pierwsze, może przypomnijmy sobie, tak, że musimy pamiętać, że ten człowiek
publicznie mówi nieprawdę, tak? Publicznie mówi nieprawdę, to mam na myśli to, że bodajże 31 sierpnia ten człowiek twierdził, że nigdy w życiu nie robił wizji z mapami, a pokazałem wam, że w listopadzie zeszłego roku ewidentnie robił wizję z mapami. Są nawet takie miniaturki tej audycji z sierpnia, z przełomu sierpnia, września, teraz miesiąc temu, tak, jest na nich mapa. I tak samo jest taka miniaturka, możecie łatwo znaleźć. Chyba z 200 audycji wstecz trzeba przesunąć, czy sto kilkadziesiąt audycji wstecz. I tam jest z listopada zeszłego roku i też jest miniaturka, na tej miniaturce chyba bodajże widać Iran, mi się wydaje. I tam no, ewidentnie pan robi to samo, a tutaj czaruje nas, że tego nie robił nigdy w życiu i że skusił się pierwszy raz w życiu i że pierwszy raz w życiu to robi. To jest ewidentna nieprawda. I jeżeli ten pan jest pod jakimś negatywnym wpływem, co wtedy trzeba się modlić za tego człowieka, żeby się wyzwolił, to mój przyjaciel ostatnio mówił mi, że słuchaj, wiesz co, jeżeli ten pan jest pod wpływem właśnie złego, to zły najczęściej, demon najczęściej tak robi właśnie, że jak już wykorzysta daną osobę, jak już wyssie z niej całą energię, wykorzysta, to wtedy jakby wyrzuca ją na śmieci i stara się ośmieszyć albo nawet i zniszczyć jakby, nie? I teraz pytanie powstaje takie, czy nie mamy do czynienia z takim właśnie etapem tego owładnięcia, czyli właśnie, że demon, który wykorzystał tą osobę, chce teraz właśnie ją ośmieszyć i zniszczyć. I myślę, że teraz, znaczy ja skłaniam się ku temu, że gdzieś jakiś z tych etapów właśnie mamy możliwość oglądać. I to by jakby tym bardziej wymagało modlitwy, jakby tak. Każdy, kto ma w sercu tą osobę, o której mówię, tak, to teraz właśnie jest ten czas, że trzeba by najbardziej się za tą osobę modlić, bo po prostu demon może chcieć tą osobę po prostu, no nie wiem, czy zniszczyć jakoś, czy ośmieszyć, jakby tak. A przecież jakby wszyscy, większość przynajmniej, ja na przykład lubię bardzo tego człowieka. Nie licząc tego, że ten, tak? Nie licząc tego, że jakby mam uzasadnione podejrzenia, że wielokrotnie ten człowiek korzystał z poczuć dawanych jakby na tym i na wcześniejszym kanale, to mimo wszystko lubię, bo przez te całe życie się do niego jakby przyzwyczaiłem. To jest taka nasza jakby nie, wizytówka jakby, tak? Naszych tutaj, tych klimatów powiedzmy w Polsce. I tyle, więc właśnie z tej takiej, może nie lubości, tylko tej sympatii właśnie zachęcam wszystkich jakby do modlitwy właśnie za tego pana, żeby gdzieś pomóc mu się wyzwolić właśnie, bo demon zły może chcieć właśnie coś złego, jakby, nie wiem, no, po prostu jakby zaszkodzić takiej osobie, tak, że często taka osoba wykorzystana jest jakby przez demona wyrzucana na śmieci właśnie, tak, więc żeby to powstrzymać, musimy modlić się o uwolnienie tego pana spod władzy demona. Jeżeli takie jest, to musimy się modlić o uwolnienie i tyle, nie? Miejmy nadzieję, że tak nie jest, choć są ludzie, którzy wiedzą, co jest, ale zostawmy już to, nie wchodźmy w takie szczegóły. Więc w tej audycji 6-minutowej padają ważne słowa. I to są bardzo przykre słowa, i te słowa są jakby przeciwko Panu Jezusowi. To jest wręcz odwrotność tego, co prezentuje Pan Jezus, bo tam ten Pan mówi w tej swojej 6-minutowej audycji, mówi z dwa albo trzy razy, mówi, że należy się bać. On tam wspomina chyba jakąś tam dawną wizję, już mniejsza z tą wizją, ale najważniejsze jest to, że wspomina te słowa, że należy się bać, należy się bać. I on jakby prezentuje to sobą, tak? To widać. Możecie wysłuchać tę audycję w całości. Już nie będę puszczał tego człowieka. I tam on właśnie jakby podłącza się pod ten strach, tak? Czyli jakby promieniuje ten strach na was, jakby, tak? I mówi, że należy się bać, że to jest ten drugi, tutaj należy się bać, albo teraz należy się bać, jakby, tak? No, może się zbliżę. Nie należy się bać. Nie należy się bać. Słuchajcie, po pierwsze, Pan Jezus daje wolny wybór, tak? Pan Bóg daje wolny wybór. A to jego przeciwnik chce skłonić was do strachu, tak? Jego przeciwnik chce, żebyście się bali, jego przeciwnik wysługuje się różnymi osobami, by te przekazywały wam, że należy się bać. Nie należy się bać. To jest absolutne kłamstwo. Nie idźcie za tym. Bo to was zniszczy, to was zatraci. Słuchajcie, nawet
Nawet kurczę biologicznie, jakby nauka opisywała często takie mechanizmy jak efekt placebo, efekt nocebo, i że ludzie zamartwiając się, samo to słowo zamartwiać się, tak? Czyli coś martwego, tak? Jak człowiek się zamartwia, to w zasadzie sam zamienia się w trupa, sam się zamartwia, więc robi się martwym, tak? Czyli idzie w tym strachu, nie? A jak ktoś żyje w nadziei, to badania wykazują, że żyje dłużej, tak? Tam chyba jest takie coś, że chrześcijanie albo że wierzący żyją dłużej niż ateiści, a chrześcijanie w ogóle żyją chyba tam przeciętnie 8 lat dłużej, chyba już nie pamiętam. Ale ta wiara, te myśli, o to jest bezpośrednio związane z waszą biologią, tak? Więc nie idźcie za tym człowiekiem, bo to jest absolutne opętanie, to jest absolutne zwiedzenie, to jest po prostu nieprawda, to jest fałsz, to jest kłamstwo. I trzeba mówić prawdę. Nie, że ten człowiek, jakby tak. Ja nie chcę tam oceniać człowieka. Człowiek to jest w gestii Pana Boga, nie? Ja nie jestem od tego. Ja mówię tylko o tych słowach, tak? Tylko to pojedyncze zachowanie, tak? Oceniam jako zwiedzenie, po prostu demoniczne zwiedzenie. I każdy dokonuje decyzji za siebie samego, tak? On dokonuje decyzji za siebie samego. Jeśli on chce temu ufać i on uważa, że należy się bać, ja współczuję, nie? Bo to jest przeciwne do Pana Jezusa. Ja uważam, że nie należy się bać. Jeżeli wy w to wierzycie, co on mówi, to wtedy podłączacie się pod niego, czyli właśnie pod te siły ciemne, które za nim stoją i prowadzą na zatracenie. Więc po prostu naprawdę teraz bardzo poważnie ostrzegam, że ja naprawdę tego Pana Boga wierzę i te czasy się jakby tak zbliżają ku końcowi, tak? I im bliżej, tym ta brama jest węższa, robi się węziej i po prostu no, ucho igielne się zrobi, przez które nie przejdziecie, no. Nie wierzcie fałszywym zwodzicielom. Nawet jeżeli by znajdywali trupy, jakby, czy coś tam, nie? To nie. To lepiej jest nie znajdywać, nie? Lepiej, żeby umarli grzebali swoich umarłych, tak? Żeby się trupy nie znajdywały, a żeby nie iść na zatracenie, nie? Dobra, to tyle wam chciałem powiedzieć w tym temacie. Po prostu chciałem was naprawdę ostrzec, że słowa, że powinniśmy się bać, że należy się bać, jest to absolutne zwiedzenie. Nieprawda, fałsz, kłamstwo, a ojcem kłamstwa jest szatan. To on chce, żebyście się bali, to on chce, żebyście wierzyli w to, że należy się bać. Nawet może przyjść, albo już jest trzecia światowa, to i tak nie należy się bać. Nie? Należy się wzmacniać. Należy, nie wiem, trenować, pompki robić tam, no to, bo każdy różne rzeczy robi, no ja tam sobie pompki robię, tak, ale chodzi mi o to, że każdy różny, tak, bo ktoś, kobiety mogą słuchać, albo osoby starsze, tak, należy się modlić, utwierdzać się w wierze, nie wiem, wzmacniać się, współpracować, przebaczać, nawoływać do nawrócenia przykładowo, na przykład, tak, czy nawracać, czy nawoływać do nawrócenia, prezentować swoją wiarę, pokazywać właśnie, jak to działa, w sensie, że wy też możecie to robić, jakby tak, że nawiązywać kontakty i w taki sposób, tak? Pan Jezus jakby działa w sposób konstruktywny, tak? Pozytywny, dobry, tak? On nie chce przecież czegoś złego, tak? On nie chce, żeby na przykład taki zwodziciel odszedł z tego świata. On chce nawrócenia. To jest jakby jasno powiedziane w Piśmie Świętym, tak? Że Pan Bóg się cieszy, nie chce śmierci grzesznika, chce nawrócenia, tak? Ale to grzesznik jakby wzbraniając się jakby nieustannie i niepowstrzymanie, tak, przed grzeszeniem właśnie sam skazuje się na potępienie właśnie, więc po prostu ja was zachęcam, żebyście nie szli tą drogę, ale macie wolny wybór. To jest wasza wolna decyzja. I to Pan Bóg wam dał tę decyzję, bo szatan tej decyzji nie daje, nie? On chce, żebyście się bali i dlatego mówi przez niektórych ludzi, że należy się bać. Nie, nie należy się bać. Należy się szykować. Można tam sobie zapasy robić, chociaż ja tam jestem zwolennikiem tego, co ksiądz Murzyński mówił, czyli że apokalipsę należy przeżyć po Bożemu. I wszystkie te pozytywne rzeczy, tak? To nie znaczy się, że wydarzenia się nie dzieją. No dzieją się, bo przecież widzimy, tak? Od marca 2020 widzimy, że się dzieją. Wydarzenia się dzieją. Możemy czasem czuć lęk, tak? Obawy, lęk, strach, możemy nawet wpaść w panikę. Wszystko może być. Jesteśmy ludźmi, mamy prawo do tych uczuć, emocji, tego wszystkiego, nie? Ale nie możemy prezentować czegoś takiego, że należy się bać, nie? To jest zaprzeczenie Pana Jezusa, nie? I nigdy nie przestanę tego mówić, bo taka jest prawda, nie? Bardziej mi zależy na Panu Jezusie, a nie na tym, na tej sile, która zwodzi innych moich braci i siostry, nie? I zwiodła właśnie mojego brata z miejscowości na Cy,
i kazała mu mówić takie obelżywe wobec Pana Boże, Boga rzeczy. No nie, no, drogi kochany bracie, mylisz się, jakby, tak? Nie należy się bać, nie? I jest bardzo przykre, że jakby zaszczujesz to setkom tysięcy ludzi. No ale mówi się trudno. Ja chociaż te dwie, trzy osoby tutaj stąd poprowadzę w prawidłowym kierunku, nie? A raczej nie ja, tylko Pan, który mam nadzieję stoi za mną. I w ogóle nie słuchajcie się jakby słów moich, tylko słuchajcie się Pana Jezusa, więc cała ta moja działalność, jeżeli was jakoś skusi do Pana Jezusa, to już będzie sukces i to wystarczy. Dobra. I tyle. To co, to tutaj na koniec jeszcze wam przeczytam tak jakby poczucie, wiersz, który dzisiaj po śnie zapisałem o 7:45, czułem takie uniesienie i zapisałem właśnie, i stąd też jest ta audycja, to jest właśnie potrzeba strachu, to tak zatytułowałem, potrzeba strachu. I tutaj zapisałem, a, sekundka, bo jeszcze zapomniałem z tym myśleniem, z tym czuciem alternatywnym. To chciałem wam powiedzieć jeszcze, właśnie wam też zaprezentować w taki plastyczny sposób, jak to działa, czyli właśnie jak działa te widzenie alternatywne. I posłużę się właśnie przykładem tego człowieka, przypomnijmy właśnie tego człowieka, tak? Jak wielokrotnie od 2-3 lat ten człowiek wróżył krach i kryzys. To nie znaczy się, że nie będzie takiego krachu czy kryzysu, ale zwróćmy uwagę, każdy, kto słucha dłuższy czas tego człowieka, wie, że wielokrotnie, co najmniej 5-6-krotnie zapowiadał on od 3 lat krach kryzys i ani razu, ani razu. On się nie zdarzył w tym czasie, kiedy on mówił, tak? Bo tam raz mówił styczeń, luty, kiedy indziej wrzesień, a może październik, a może wcześniej, potem było jeszcze, pamiętam, chyba kwiecień, potem czerwiec, a potem już po którymś razie, jak jednego roku się nie sprawdziło i drugiego roku się sprawdziło, to ktoś mu musiał mądry, już wiem kto, doradzić, żeby on już o tym nie mówił, bo to naprawdę spowoduje jego upadek i on przestał to mówić, przestał mówić o tym krachu. Zwróćcie uwagę, on typował jakby, że raz będzie krach, drugi raz kryzys, krach, jakby, no było naprawdę dziesiątki audycji o tym, nie? I też łączył was z tym strachem i to się nie wydarzało, tak? Ale te emocje, które wzbudził, złe, ten strach, tak? Że należy się bać, wzbudził, tak? I ludzie bali się i generowali te rzeczy, tak? I tak naprawdę powiększyli wielkość tego krachu, który będzie, tak? I teraz jakby jest takie coś właśnie, że chcę, żebyście zobaczyli alternatywnie, że płynie linia czasowa, tak? I mówi tam, tu będzie krach, tam krach, tam krach, tam krach, tam krach, i on się nie wydarza. I to jest właśnie, jak ktoś jest podłączony do szatana, tak? Jak ktoś jest podłączony do czegoś złego, tak? I on go tam za te łańcuchy ciągnie i wtedy takie słowa te osoby wypowiadają. Mówię teraz ogólnie o wszystkich osobach, które się łączą z szatanem, tak? Potraktujmy to symbolicznie. Znaczy, ja tego nie traktuję symbolicznie, ale jak ktoś jest ateistą, tak? Czy ma jakieś inne poglądy new age'owe, to może to symbolicznie potraktować, tak? Że Chrystus i na dole szatan, tak? Bóg i szatan. I chodzi o to, że jak ktoś jest podłączony pod szatana, tak, i daje takie jakby poczucia, to daje i one się nie sprawdzają, nie? I raz na ileś się sprawdzą, nie? Bo część z tych zwiedzeń szatańskich jakby jest prawdziwa, żeby jakby uwiarygodnić te zwiedzenia właśnie, tak, żeby one miały większą moc. I zwróćcie uwagę, czy przez te 2-3 lata ja jakby mówiłem, że o tu krach, krach będzie, w tym czasie będzie krach, albo tego miesiąca, to ten, nie? No właśnie nie, właśnie. Ja nie napędzałem tego strachu. Ja zawsze tonowałem te nastroje i tylko raz, pół roku temu, powiedziałem, tak, że krach 2 miesiące, tak? Czy tam miesiąc, czy 2 miesiące, bo już nie pamiętam. Był taki film. Jak ktoś nie widział, to polecam, tak? Tam jest film pod tytułem tam Prawdziwy Jasnowidz przewidział krach co do jednego dnia. I chodzi o to, że i tam jest właśnie pokazane właśnie, jak co do jednego dnia udało się przewidzieć właśnie dzięki Bożemu natchnieniu jakby właśnie ten krach co do jednego dnia, co znaczy się, że jakby, że jak tamta osoba typowała ileś razy i to nie wychodziło i w końcu przestała nawet typować, bo za każdym razem po prostu upadała, to tu z kolei był tylko jeden typ i od razu był trafiony, nie? Zwróć uwagę, to jest bardzo ważne, bo nie wiem, masz 6 strzałów i 6 razy spudłujesz, tak? A ktoś inny ma 6 strzałów, ale nie będzie robił 6 strzałów. On powie, nie, ja dam tylko raz, tutaj daję, teraz mówię, czekamy 2 miesiące. O, jest, proszę bardzo, trafiony, koniec. I więcej od tego czasu ja nie mówiłem o tym krachu. Zwróć uwagę, nie? Czyli na 6 strzałów tam, czy 5 pudeł,
a tu jeden i od razu trafiony, nie? Jakie to jest prawdopodobieństwo? Zwróć uwagę, jakby nikt nie pisze tego w komentarzach. Wow, że faktycznie, kurczę. Krzysiek mówi tu, tam, siam, tam. Ja rozumiem tam, że tam 2008 coś tam. Okej, dobra, to są tam 15 lat temu, dobra. Ja mówię teraz, nie? Teraz w tym czasie, nie? Może wtedy siła dobrego lub siła złego była większa, tak? Tego wpływu na pana z tej miejscowości, tak? A teraz może wtedy był inny wpływ i było dobrze, może był bliżej Boga, tak? A teraz jest dalej Boga i teraz właśnie zły wpływa na jego wizję, tak? I dlatego właśnie tu typuje, 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 typuje i tyle razy nie trafił, aż w końcu przestał w ogóle typować, nie? A tutaj jest jeden typ i od razu trafiona. Tu nie chodzi o to, że ja chcę tam tutaj robić, że o tam jakiś jasnowidz z Gdańska coś super trafił. Chodzi o to, że chcę wam pokazać, że to widzenie alternatywne to polega na tym, że nie tu z piekieł, tak? Tylko tutaj, z nieba jakby, rozumiecie? Że z nieba. Widzenie alternatywne to właśnie, że ma być przełożenie jakby na ten, tak? Że nie tak jakby, tak? Z piekieł do ziemi, tylko od ziemi do nieba. Że ma być jakby z nieba dane, tak? Ma być zanurzone w Duchu Świętym. Ma jakby być z natchnienia Ducha Świętego. Na tym polega widzenie alternatywne, nie? I wtedy właśnie jest takie jasnowidzenie, czy jakieś tam inne rzeczy, nie? I tyle. Czyli trzeba się opierać na Panu Bogu. Mówienie publicznie nieprawdy i jej nieprostowanie jest opieranie się na szatanie i po prostu te do strachu ludzi zmuszanie to też jest właśnie opieranie się na szatanie, a nie jest to zawierzanie. Bogu zawierzanie. I tyle. Dobra, sprawdźmy ten wierszyk i na tym skończymy audycję. I tutaj mamy, słuchajcie, 7:45 rano. Ja napisałem, że potrzeba strachu. Szatan trzyma w łańcuchach władzy demony w sadzy. Posługuje się opętanymi. Opętani trzymają na smyczy owładniętych, a owładnięci gryzą wyzwolonych. Ważna jest też grupa uśpionych, gdyż w więzach rozluźnionych może ich sięgnąć promień Boga. Wtedy jest straszna trwoga i niczego już nie potrzeba. Z niewoli tylko uciec trzeba. Schodami prosto do nieba. Gdy z serca spadnie do piekła strachu ostatnia kukła. To tak specjalnie to słowo kukła dałem na końcu, żeby każdy sobie uzmysłowił, że strach to jest taki system paraliżujący nawet nasze ciało, nie? Jak mamy tutaj nerwy, tak? Mózg, nerwy i strach to jest system, tak się nawet mówi, sparaliżowany strachem, tak? Więc strach paraliżuje, to nie jest życie, to jest śmierć, tak? Musicie jakby połączyć te kropki, tak? Że jakby w Biblii jest prawda. Jest Pismo Święte, jakby jest. To jest potężny ładunek, jakby, nie? I po prostu, żebyście to. Wiecie, no, karą za grzech jest śmierć, jakby, nie? Bo to się odbywa jakby w skali takiej mikrokosmosu, jakby naszego życia, naszych uczuć, tak? Naszych myśli, też naszego życia tutaj dookoła z bliskimi, tak? Ale też jakby naszych rodzin, dzielnic, miast, państwa i całej ludzkości, jakby, tak? I po prostu jakby jest Bóg i jest jego przeciwnik, jakby, tak? I tyle. I przeciwnik chce, żebyście się bali, tak? Wiadomo, że jakby jesteśmy poddani tej presji, jakby temu zgniataniu, jesteśmy między młotem a kowadłem, tak? Między niebem a piekłem. Ale chodzi o to, że ten nie jest, że należy się bać. Nie, nie, nie. Właśnie te słowa, ja tak się czepiam tych słów, ale te słowa pokazują właśnie skąd są te natchnienia właśnie tego człowieka, nie? One są po prostu z piekła, nie? Ja tak uważam, nie? I tutaj za pomocą tego wiersza już właśnie chciałem to wyrazić, jakby tak, że po prostu szatan trzyma w łańcuchach, tak? Łańcuchach, bo to jest, są łańcuchy, są smycze, ale są też ludzie po prostu owładnięci. Są różne poziomy tego demonicznego zwiedzenia. Szatan, czyli bezpośrednio trzyma w łańcuchach potężne demony, w sadzy. Posługuje się opętanymi, tak? Czyli szatan posługuje się opętanymi, tak? Jak są ludzie opętani, to przemawiają w jego imieniu. Opętani z kolei trzymają na smyczy, już nie w łańcuchach, tylko na smyczy. Na smyczy trzymają owładniętych, tak? Czyli są opętani, tak? I trzymają na smyczach owładniętych, tak? A owładnięci z kolei gryzą wyzwolonych, tak? Więc jeżeli ktoś często, jak ktoś w jakiejś sekcie jest i odejdzie z sekty, to potem ta sekta gryzie tego wyzwolonego. Zauważcie, to jest taki mechanizm, nie? I podobnie jest właśnie tutaj w tej hierarchii piekielnej. I ważna jest też grupa uśpionych, tak?
gdyż w więzach rozluźnionych może ich sięgnąć promień Boga. Co znaczy się, że jakby mamy właśnie złego, tak wyobraźmy sobie taką hierarchię. Jest szatan, tak, tu ma łańcuchy, bo nie widać, kurczę, łańcuchy i tam pojedyncze potężne demony. Potem te demony mają jakby kolejne smycze i tych owładniętych trzymają w tych smyczach, tak? Ci owładnięci gryzą już tych wyzwolonych, ale też jest jakby spora grupa uśpionych, jakby, tak? Czyli ludzi, którzy na przykład słuchają jakichś demonicznych zwiedzeń i zaczynają im ufać, tak? I upadają. Ale też są tacy, którzy słuchają, ale oni są uśpieni, tak? Oni nie są na tych smyczach. Te więzy. Znaczy są na smyczach, bo słuchają, tak? Bo ostatnio mówiłem wam o osobie, która przestała słuchać tego człowieka z Człuchowa. Ale są też ludzie, którzy słuchają, czyli są jeszcze na smyczy, tak? Ale te więzy są rozluźnione. I wtedy do nich właśnie może dojść ten promień Boga, nie? I mogą się wyzwolić właśnie, nie? A kiedy... Jeszcze pokażę wam tak jakby, że kiedy szatan stara się zaatakować niebo, nie? I ciągnie do góry. Jest taki atak piekła na niebo, tak? To wtedy te wszystkie łańcuchy się napinają i on ciągnie wszystkie demony z dołu, a te demony ciągną smyczami wszystkich owładniętych, tak? Ci na dole zaczynają szczekać jak cała sfora i gryźć wszystkich, którzy się wcześniej wyzwolili, wyzwolonych czy głoszących prawdę. I rusza się potężna, piekielna armia. Ale wiemy, że Archanioł Michał, tak, i strąć do piekła, amen, tak, to znamy słowa modlitwy. Chodzi o to, żebyście zobaczyli to jakby tak plastycznie, jakby, że to jest połączone, tak, że tam są łańcuchy, smycze i to wszystko jakby idzie. I takie audycje czasem właśnie człowiek z Człuchowa robi właśnie, to są takie ataki na niebo. I parę takich ataków wam pokażę, jak to się odbywa właśnie i jak następuje takie bezpośrednie bluźnienie Panu Bogu i chęć zawładnięcia i ataku na niebo. Choć pamiętam, przypomina mi się, że z jedną osobą rozmawiałem, która mówiła, że rozmawiała z tym człowiekiem z Człuchowa i on tam chyba z 2 lata temu mówił, że on nie wierzy w niebo, że on nie wierzy w niebo i uważa, że niebo ludzie wymyślili, nie? To byłoby kompatybilne z poglądami, które ten człowiek prezentuje, że jakoby umieramy i tworzymy sobie jakieś fantazyjne światy, co nie jest prawdą. Jest to zwiedzenie, to właśnie szatan chce, żebyście tak myśleli, bo jesteśmy poddani właśnie prawidłom, tak? I są zasady, jest prawo i tyle, tak? I jest prawo Boże, albo je wykonujemy, albo po prostu będziemy strąceni i tyle. Dobra, to może tyle. Może tyle wystarczy. W przyszłości zrobiła się ta audycja, gdzie wam pokażę te właśnie bitwy, te ataki na niebo w wykonaniu właśnie tego pana, o którego uwolnienie musimy się modlić. I tyle. Znaczy każdy, kto chce, niech się modli, bo jest tak, że jak się modli za uwolnienie tego człowieka, to się dzieją potężne rzeczy, więc nie wiem, czy każdy jest na to gotowy. Ten, kto ma siłę walczyć, to niech się modli. I tyle. No ja tam zachęcam, ale to każdy musi decyzję podjąć sam za siebie, po prostu tak. Ja też dziękuję osobom, które się za mnie modlą, bo ja to też tutaj mocno przeżywam właśnie te wszystkie wydarzenia. Dobra, to na tym skończę. Trzymajcie się Pana Boga, trzymajcie się Pana Jezusa. Z Panem Jezusem was zostawiam. I tyle, no nie wiem, czy będą komentarze pod tym filmem, czy nie. Zobaczymy, zobaczę. Dobra, trzymajcie się z Panem Bogiem. Hej! Drogi widzu, jeśli podczas słuchania tego materiału poczujesz i znajdzie Cię natchnienie, by odwdzięczyć się, pod każdym filmem znajdują się namiary do przelewu. Wszystkim dotychczasowym darczyńcom bardzo dziękuję. Każda kwota jest na wagę złota. Wszystkie znajdujące się tutaj wizje i poczucia są darmowe, a każdy datek jest wolną wolą każdego z Was. Bardzo dziękuję, pozdrawiam Was serdecznie. Z Panem Bogiem. Hej! Thank you.